To jest niezwykle trudne. Większość ludzi ma wyprany mózg, jeśli chodzi o pieniądze. Idź do szkoły. Zdobądź pracę. Pracuj ciężko. Płać podatki. Oszczędzaj pieniądze, wyjdź z długów, kup dom i inwestuj na giełdzie. Każdy, kto podąża tą drogą, ma wyprany mózg. Ja nawet nie dbam o pieniądze. Zarabiam dużo pieniędzy, bo rozumiem system. Robię wszystko dokładnie na odwrót. Wszystko jest przeciwieństwem tego, czego uczą cię w szkole. Zrozum, że pieniądze to dług. I dopóki nie wyjdziesz z długu, mówią ci, że nie masz pieniędzy. W 1961 roku dolar amerykański stał się długiem. Kiedy mówią ci, żebyś wyszedł z długu, to jest to głupie, bo pieniądze są długiem, a jedynym sposobem na wyjście z długu są podatki. Używam długu jako pieniądza, a wszyscy myślą, że zadłużanie się jest złe. Kto ci to powiedział? Uważam, że giełda jest dla przegranych. Dlaczego miałbyś wkładać pieniądze na giełdę, skoro jest ona manipulowana? Na tym często się skupiam i zawsze obserwuję manipulacje, które dzieją się za kulisami. To na tym skupia się mój mózg przez cały czas, a ja nie płacę podatków. Pytanie brzmi, jak to się dzieje, że nie płacę podatków? Powiem ci, że to ważne pytanie. Myślisz, że Donald Trump płaci podatki? Nie, nie płacimy podatków. Wiesz, jak powinno brzmieć pytanie? Jak to robicie? Powód, dla którego nie możesz zadać mi tego pytania, ponieważ nie wiesz, że to robię. Wszystko jest związane z tym, o czym myślę. Ciągle myślę o tym, jak zarabiać pieniądze, jak służyć większej liczbie ludzi, jak tworzyć nowe firmy. Zarabiać więcej pieniędzy, płacić mniejsze podatki i służyć większej liczbie ludzi. Pytasz o powiedzenie, które niedawno przytoczyłem. Chodzisz do szkoły i czego się uczysz tam o pieniądzach? Następnie dostajesz pracę. Pracujesz za pieniądze, płacisz podatki, a potem mówią ci, żebyś oszczędzał pieniądze. Dlaczego miałbyś oszczędzać pieniądze, skoro je drukują? Tak było w 1971 roku, kiedy prezydent Nixon zawiesił wymienialność dolara na złoto i mogli drukować ile chcą. Wiecie, dlaczego każą wam oszczędzać pieniądze? Ponieważ system bankowy nie ma nic wspólnego z komunizmem czy kapitalizmem. To banki rządzą światem. To bogaci rządzą światem. Nie obchodzi ich, czy jesteście komunistami czy kapitalistami. Powiedzmy, że oszczędzacie 1 dolara lub 1 euro czy 1 jena, a system bankowy może pożyczyć wielokrotność tego. Cały ten system nazywa się systemem rezerw cząstkowych. System rezerw cząstkowych również drukuje pieniądze. Chcą, żebyś oszczędzał, żeby mogli pożyczać twoje pieniądze 10 razy. Więc teraz twój dolar stał się 10 razy mniej wartościowy. A potem płacili ci 10% odsetek od twoich pieniędzy. Teraz jest to najwyżej 1%, a oni nadal pożyczają je 10 razy. Więc dlatego nie oszczędzasz, bo twoje pieniądze stają się coraz mniej i coraz mniej warte, a banki stają się coraz bogatsze. Później opodatkowują cię od tych odsetek. Ten 1%, jeśli w ogóle tyle ci płacą. Japonia ma zerowe oprocentowanie, a Japończycy są tak głupi, że wciąż oszczędzają pieniądze. To wiele pytań, więc jak to się dzieje? Płacę podatki od długu. Tak powstają pieniądze. Pieniądze to dług. To hipnoza. Hipnotyzują ludzi, by byli pracownikami, którzy ciężko pracują, płacą podatki, oszczędzają pieniądze, wychodzą z długów i inwestują na giełdzie. Dopóki nie zakwestionujesz tych słów, będziesz biednym człowiekiem. Dlaczego dług jest wolny od podatku? Bo tak tworzone są pieniądze. Banki to uwielbiają. Uwielbiają, gdy ludzie pożyczają dużo pieniędzy. Jak więc mogę się wzbogacić? Pożyczam pieniądze i kupuję za nie aktywa. Biedny człowiek pożycza pieniądze i kupuje pasywa takie jak torebki, samochody, domy i staje się coraz biedniejszy. A ja używam długu. Pożyczyłem 300 milionów po krachu w 2000 roku. Do 2010 roku pożyczyłem 300 milionów dolarów na zakup nieruchomości. To uczyniło mnie bogatym. Stopy procentowe wciąż spadały, więc mój koszt pieniądza wciąż spadał. I wszyscy inni mówią, że powinieneś wyjść z długów. Wiesz dlaczego? Bo nie kwestionują hipnozy, pod którą są. Zostałeś zahipnotyzowany, by ciężko pracować na pieniądze, by je oszczędzać.
System rezerwy cząstkowej drukuje je, a potem płacą podatki. Więc chyba mam cały ten dług i się bogacę. Pytanie brzmi, jak nauczyć się używać długu, by się wzbogacić? Bo mówią ci, by nie robić tego, by wyjść z długu. Jeśli ktoś nie kwestionuje tego, czego go nauczono, zawsze będzie biedny. Został zahipnotyzowany, by być biednym. Potem wkładasz je na giełdę lub odkładasz na emeryturę. Powiedzmy, że wkładam $100 w plan emerytalny. Więc kiedy odzyskam te pieniądze? Nigdy nie odzyskasz swoich pieniędzy. Wszystko zostało zaprojektowane tak, abyś był biedny. Spójrz na Amazon. Jego właściciel jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Myślisz, że on płaci jakiekolwiek podatki? On nie płaci podatków. Trump nie płaci podatków. I ja też nie płacę podatków. Więc pytanie brzmi, jak tacy jak my to robią? To jest pytanie, które powinieneś zadać. Musisz zacząć kwestionować to, czego cię nauczono. Po co chodziłeś do szkoły, skoro nie uczyłeś się niczego o pieniądzach? Jeśli człowiek nie zmieni tego, co znajduje się w jego głowie, jego rzeczywistych myśli, które uruchamiają mózg, czyli słów, nigdy się nie zmieni. Więc zmiana zaczyna się, gdy kwestionujesz to, co ci mówiłem. Czyli idź do szkoły, zdobądź pracę, ciężko pracuj, płać podatki, oszczędzaj pieniądze, wyjdź z długów i inwestuj na giełdzie. Dopóki nie zaczniesz tego kwestionować, nie zmieni się nic. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw komentarz i napisz, co o tym myślisz. Nie zapomnij udostępnić go znajomym i subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej takich treści.